Komputery, konsole i technologia wirtualnej rzeczywistości, a to wszystko zamknięte w busie, który na swojej trasie ma 20 miast w całej Polsce. W środę wyposażony w sprzęt do gier przyjechał do Jaworzna, gdzie uczniowie szkół i mieszkańcy mogli zagrać w grę szyfrów. To edukacyjny projekt Instytutu Pamięci Narodowej, który poprzez rozrywkę ma uczyć historii Polski, w tym przypadku przybliża polsko-bolszewicką wojnę. Opowiadamy o tych mniej znanych aspektach wojny polsko-bolszewickiej właśnie w ramach gry szyfrów, ale co najważniejsze, fakty, które tam prezentujemy, są prawdziwymi wydarzeniami historycznymi, a bohaterowie, w których się wcielamy, to są prawdziwi bohaterowie, którzy brali udział w wydarzeniach z 1920 roku. Inicjatorzy projektu chcą pokazać, zgodnie z myślą Jana Kowalewskiego, polskiego kryptologa z tamtego okresu, że wojny nie wygrywa się tylko siłą fizyczną, ale przede wszystkim siłą rozumu. Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej podkreśla, że ten projekt to prawdopodobnie pierwsza w skali świata gra komputerowa, przy której tworzeniu pracowali historycy. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby dotrzeć również do mniejszych miejscowości, bo chociażby nie każdy ma do czynienia na co dzień z goglami VR-u. A jeżeli chodzi o dlaczego wojna polsko-bolszewicka, ponieważ mała jest świadomość biura szyfrów, które się przyczyniło właśnie do efektu wojny polsko-bolszewickiej i w efekcie później też się to przełożyło na obalenie kodu Enigmy. Gra szyfrów nieprzypadkowo skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ponieważ stanowi część projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki, a jeszcze w tym roku zostanie włączona do programu nauczania. Będzie mogła stanowić rekomendowane narzędzie dydaktyczne.